20 listopada 2023 roku TANAP, czyli słowacki odpowiednik Tatrzańskiego Parku Narodowego, opublikował nowy regulamin, który trochę zmienia w kwestii tego, co w Tatrach można i nie można. W ciągu najbliższych tygodni temat z pewnością będzie rodził sporo pytań, więc postanowiłem nagrać ten krótki film, w którym wyjaśnię, co się zmieniło. Zaznaczam tylko, że ja nie jestem ekspertem od prawa, opieram się głównie na tłumaczeniach i opiniach innych członków społeczności, a ten film może zawierać błędy. Okej, nie przedłużając, przejdźmy od razu do konkretów, które podzielimy sobie na następujące kategorie. Turystyka, rower, wspinaczka, narty, biwakowanie. Tu najważniejszą zmianą jest chyba okres zamknięcia szlaków. Sezon letni będzie trwał nieco dłużej, od 1 czerwca do 31 października. Dodatkowo już od 1 maja dostępny będzie czerwony szlak przez Juraniową Dolinę, a szlakiem na cmentarz pod Osterwą będzie można chodzić od 1 maja do 15 grudnia. Łącznie lista zamykanych na zimę szlaków zawiera 42 pozycje. Na mapie wygląda to w ten sposób. Niestety jakość załączników do tego regulaminu jest mocno przeciętna, więc ciężko tu zobaczyć jakieś szczegóły. Być może później pojawią się jakieś lepsze opracowania. Kolejna sprawa, można chodzić tylko w dzień, między wschodem a zachodem słońca. Wyjątkiem jest dojście do schroniska lub hotelu, gdzie będziemy spędzać noc. Wtedy można iść również po zmroku, najkrótszą drogą. Sporo zmienia się w kwestii wprowadzania zwierząt do parku. Teraz będzie można to robić tylko na bardzo małej ilości szlaków. Tu lista zamkniętych tras liczy aż 65 pozycji i na mapie przedstawia się następująco. Tu zasady są dość proste. Mamy listę 22 dozwolonych tras, które na mapie prezentują się tak. Latem będzie można jeździć po trasach czerwonych i żółtych, a zimą tylko po czerwonych. Jeździć można tylko za dnia, a na szlakach turystycznych pierwszeństwo mają oczywiście piesi. W temacie wspinaczki, a przy okazji turystyki pozaszlakowej zmienia się sporo. Co najważniejsze, zalegalizowane zostaje chodzenie po łatwych drogach bez przewodnika. Czyli na gerlach, łomnice czy inne szczyty Wielkiej Korony Tatr będzie można chodzić bez obaw o mandat czy uszczypliwe komentarze przewodników, jednak żeby tak było, trzeba będzie spełnić kilka warunków. Istotną zmianą jest podzielenie wspinaczki na tak zwaną trudną wspinaczkę i łatwą wspinaczkę. Ta pierwsza dotyczy terenu o trudnościach 3 i wyżej, druga wszystkiego między 1 a 2+. Pamiętajmy jednak, że mówimy tu o skali U i AA, więc drogi o taterniskich trudnościach 0 i 0+, też się tam wliczają. U i AA po prostu nie ma w swojej skali cyfry 0. W praktyce uprawianie łatwej i trudnej wspinaczki będzie się różnić tylko jedną rzeczą. Osoby, które idą na łatwiejsze trasy, będą musiały mieć ze sobą potwierdzenie ukończenia podstawowego szkolenia wspinaczkowego. Co ciekawe, ci, co chcą wspinać trudne rzeczy, czegoś takiego mieć nie muszą. Wiem, że to brzmi zupełnie nieintuicyjnie i wydawałoby się, że powinno być odwrotnie, ale powód jest łatwy do odgadnięcia. Powiedzmy sobie szczerze, na łatwe szczyty, głównie te należące do Wielkiej Korony Tatr, chodzi mnóstwo ludzi, którzy nie powinni się tam znaleźć. Sporo z nich nie zna trasy, nie ma odpowiedniego sprzętu, idą właściwie na zasadzie kolega tam już był, więc nas zaprowadzi i jakoś to będzie. Słowakom to się od dawna nie podobało, więc wprowadzają wymóg posiadania przeszkolenia. Niestety, na chwilę obecną nie wiadomo, czym takie przeszkolenie powinno być. Czy chodzi o dowolne szkolenie wspinaczkowe? Czy może o pełny kurs skałkowy, albo wręcz taternicki? Szczegółów nie ma, jest tylko opisany małymi literami odnośnik do ustawy o sporcie, która doprecyzowuje, kto może takie szkolenie prowadzić. Ale o jego zakresie nie ma chyba nic. Idąc dalej, zmieniają się terminy, kiedy można wspinaczkę uprawiać. Powiedzmy, że będą występować 4 sezony. Letni, zimowy, jesienny i wiosenny. Sezon letni trwa od 1 czerwca do 31 października. Sezon zimowy od 15 grudnia do 15 kwietnia. Jesień to czas między sezonem letnim a zimowym, czyli od 1 listopada do 14 grudnia, natomiast wiosna to od 16 kwietnia do 31 maja. Zacznijmy od wiosny, gdzie w zasadzie nie wolno nic. Wtedy całe Tatry są zamknięte dla wspinaczy i chodzić można tylko po części szlaków turystycznych. Latem i zimą można się z kolei poruszać po całym terenie udostępnionym, o nim więcej za chwilę, natomiast jesienią tylko po jego części. Generalnie jesienią dostępne są te wystawy, gdzie jest duża szansa, iż nie będzie jeszcze śniegu i oblodzeń. Regulamin opisuje jeszcze jeden sezon, trwający od 1 listopada do 28 lutego, podczas którego można się wspinać na Czerwonej Skałce w Dolinie Białej Wody. To popularny teren do wspinaczki lodowej, więc pewnie pod nią utworzono ów wyjątek. Jeśli chodzi o wspomniany już teren udostępniony dla wspinaczy, to można się wspinać wszędzie poza 12 regionami. Problem w tym, że te 12 regionów jest na tyle dużych, iż po ich odcięciu od ogółu Tatr dla wspinaczy zostaje mniej więcej tyle.
Po fioletowym wolno się wspinać, poza fioletowym nie wolno. Zaznaczony region dotyczy jednak tylko zimy i lata, na jesień wolno mniej. Mapy niestety nie ma, jest tylko lista dostępnych regionów. Jedną z bardziej problematycznych zmian jest zakaz wspinaczki w nocy. W sezonie letnim można się wspinać tylko w dzień, w innych terminach od godziny 5.00 do 19.00. Nie wiem, jak mocno ten przepis będzie respektowany, ale osobiście nie wyobrażam sobie na przykład robić grani wideł czy grani baszt, mieszcząc się w podanym okienku. Teraz powiem jeszcze o obowiązkowym wyposażeniu wspinacza. O certyfikacie odbytego szkolenia już wspomniałem, do tego dochodzi jeszcze karta członkowska klubu wysokogórskiego i niezbędny sprzęt. Co do sprzętu, jest on zdefiniowany w następujący sposób. Buty, ubranie na ciężkie warunki, lina, kask, uprząż, sprzęt wspinaczkowy, czyli domyślnie karabinki, pętle, kości, frendy itd., a w warunkach zimowych również sprzęt lawinowy, czekan i raki. Ciekawa jest kwestia karty członkowskiej klubu wysokogórskiego. W regulaminie występuje takie określenie: ważną kartę członkowską swojego krajowego związku wspinaczkowego. Tylko czym jest Krajowy Związek Wspinaczkowy? Czy jako Polak koniecznie muszę być członkiem polskiego klubu zrzeszonego w PZA? A co z popularnym u nas Alpenverein, który jest jednocześnie klubem oraz oferuje świetne ubezpieczenia górskie? Na te pytania niestety teraz nie mam odpowiedzi, choć pewnie z czasem sytuacja się trochę rozjaśni. Na koniec jeszcze o obowiązku rejestracji wyjść wspinaczkowych. Wygląda na to, że Słowacy mają zamiar wprowadzić coś na wzór naszej książki wyjść taternickich. Ma być dostępna online, choć z tego co widziałem, póki co jeszcze nie funkcjonuje. Regulamin wyróżnia kilka rodzajów narciarskiej aktywności. Jest narciarstwo zjazdowe, cross country, skitury oraz skialpinizm. Dwa pierwsze mogą być uprawiane na specjalnie przygotowanych pod to szlakach i trasach zjazdowych. Dodatkowo dla cross country istnieją ograniczenia w postaci godzin od 5 rano do 19 wieczorem. Dla skiturowców dostępne są z kolei szlaki turystyczne, te otwarte zimą, oraz kilka specjalnych stref, gdzie można pojeździć poza szlakami. Skialpiniści mogą się ponadto poruszać po całym terenie wspinaczkowym, ale pod warunkiem, że ich celem jest zjazd o trudności co najmniej S4. Muszą mieć ze sobą także legitymację klubową z kraju pochodzenia oraz zarejestrować wycieczkę w podobny sposób co wspinacze. Na koniec dodam jeszcze, że taka aktywność może być wykonywana między 15 grudnia a 15 kwietnia w standardowych dla tego okresu godzinach od 5 rano do 19 wieczorem. Tu w zasadzie nie ma wiele do wyjaśniania. Na całym terenie Tanapu biwakować można wyłącznie na taborisku, w Dolinie Białej Wody i to wyłącznie w sezonie letnim lub zimowym. Co więcej, ta opcja noclegu dostępna jest tylko dla osób, które są w trakcie wielodniowej wyprawy narciarskiej lub wspinaczkowej. Latem przybycie na taborisko może nastąpić jedynie przed zachodem słońca, a opuścić go należy po wschodzie. Zimą jest to odpowiednio przybycie przed 19 i wyjście po 5. Z innych zasad mamy jeszcze konieczność rozbijania się na przygotowanych podestach oraz zakaz palenia własnych ognisk. No i to w zasadzie tyle. Opisane zmiany wchodzą w życie z dniem 15 grudnia 2023 roku. Do tego czasu wszystko będzie po staremu. W dokumencie jest jeszcze parę wzmianek o spływach kajakowych czy geocachingu, ale te rzeczy pozwolę sobie w niniejszym filmie pominąć. Wstrzymam się również od wydawania jakichś większych opinii na temat tych zmian. Tu chciałem je przedstawić w miarę obiektywnie, podyskutować możemy w komentarzach. A więc na dziś to wszystko. Dzięki za obejrzenie odcinka. Cześć!